dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. Przypomnijmy sobie na początku, co to są liczby wymierne. Liczby wymierne to są takie, które możemy zapisać za pomocą ułamka, czyli powiedzmy, to niech będą 2 trzecie lub 4 siódme i tak dalej, i tak dalej. Liczbą wymierną będzie też 2, bo można przecież zapisać to jako 2 pierwsze bądź 4 drugie i tak dalej. Tak naprawdę każdą liczbę możemy zapisać w postaci ułamka skracalnego, wręcz dowolnie przez każdą liczbę, tak? Możemy to zapisać jako 4 miliony 7 milionowych i tak samo będzie to równoważne. Ok, spróbujmy sobie dodać jakieś dwie dowolne liczby. Takich działań typu 2 plus 2 nie będziemy wykonywać. Spróbujemy sobie dodać ułamki jakieś, na przykład właśnie 2 trzecie plus powiedzmy 3 czwarte. No, niestety na pierwszy rzut oka niestety nie możemy tego dodać, gdyż mamy różne mianowniki. Ale żaden problem, sprowadzimy sobie je do wspólnego mianownika, którym jest w tym wypadku iloczyn tych dwóch liczb, czyli 12. Przepisujemy pierwszy ułamek, z tym, że zostawiamy tutaj trochę miejsca, aby zrobić to mnożenie i zrobić z tego 12. Pamiętamy, że mnożąc mianownik razy jakąś liczbę, trzeba to samo zrobić z licznikiem, czyli też razy 4 plus. I zwróćcie uwagę, tutaj też przepisujemy. Tak, i też zostawiamy trochę miejsca, z tym, że tutaj mnożymy razy 3. Tak, i zwróćcie uwagę, po wymnożeniu będziemy mieć tutaj 2 razy 4, czyli 8 dwunastych. 8 dwunastych plus 9 dwunastych. 8 plus 9 to już jest proste dodawanie, czyli 17 dwunastych. Możemy jeszcze wyciągnąć całości, to jest 1 i 5 dwunastych, tak? Teraz spróbujmy sobie odjąć jakieś liczby wymierne. Powiedzmy, niech to będzie 5 szóstych minus powiedzmy 2 piąte równa się. Tym razem wspólnym mianownikiem będzie 30. To też jest iloczyn tych mianowników, tak? Czasami się zdarzają inne mianowniki, na przykład byśmy mieli jedną dwunastą odjąć, jedną szóstą. No to wspólnym mianownikiem byłoby 12 tym razem, ale spróbujmy to dokończyć. Czyli jak zwykle przepisujemy sobie ułamek i wymnażamy i górę, i dół razy drugą liczbę, plus podobnie tutaj, tym razem razy 6, a to nie miało być plus, tylko minus. Dobra. No, czasami takie ten. No właśnie, to też jest dla Was dobra nauczka, żeby dwa razy sprawdzać, co się pisze. No dobra, wyeliminowaliśmy błąd. Przejdźmy do obliczeń. 5 razy 5 to jest 25 trzydziestych minus 12 trzydziestych. 25 minus 12 to jest 13 trzydziestych. No i to jest najprostsze, co może być, z dawania odejmowania liczb wymiernych. Piszcie, jakbyście mieli jeszcze z tym problemy.